restauracja. Podaję herbatkę i paluszki. Cześć. Cześć! Witamy Was po małej przerwie świątecznej. Co prawda mamy taką słabą zimę, nie mamy śniegu, ale i tak jest dosyć chłodno. Zrobiliśmy sobie dzisiaj z Hubertem taki spacerek. Mamy małą przerwę, jeszcze resztki poświąteczne. Mafinka, to zaraz wejdzie mafinka. Będzie konsumowanie. Dzisiaj sobie robimy taki mały spacerek w pobliskim lesie i szukamy paśników. Co to są paśniki? Co to jest paśnik w ogóle? Paśnik to ludzie to mylą z karmikiem, bo karmik jest dla ptaków, a paśnik to jest jakby taka ala stodołka, jakby to nazwać. Taki domeczek. Mały domeczek ze słomą i obok jest solna lizawka, czyli taki gruby kawałek soli położony, żeby sarenki tej lizały. Z paśnika właśnie korzystają tylko jelenie i sarenki. Dziki też mają paśniki, ale takie bardzo niziutkie daszki, pod które kładzie się na przykład bulwy albo ziemniaki. No, buraki albo ziemniaki. Paśniki są przede wszystkim te, których szukamy dla sarenek, jelonków, które można tutaj w pobliskich lasach spotkać. A z takich jeszcze małych wskazówek, to przy naszych podróżach jesienno-zimowych bardzo przydatne są te podkładki. Musimy Wam powiedzieć, że naprawdę dają robotę, bo przy takich przystankach, jak sobie robimy, bardzo przyjemnie jest sobie usiąść. I nie są za drogie. Jest cieplutko pod pupą. Możemy sobie spokojnie i w relaksie posiedzieć i dosyć komfortowo. Wypić sobie herbatkę czy sobie coś zjeść. Taka podkładka jedna, jak ja siedzę. Super wygodne. Znaczy, różnią się, te podkładki różnią się tym, że to jest taka grubsza i... Moja jest wygodniejsza. Tak. Aha. Ale herbatka bardzo ciepła. Zimowa kuchnia polowa. Rowerzki domowej roboty. Najlepsza. Znaleźliśmy ruiny paśnika. Tutaj w tej dziurze pewnie nie widać średnio, ale w tej dziurze tutaj mi się wydaje, że tutaj będzie była lizawka. Możliwe, że tak, że była wbita lizawka, całkiem możliwe. Takie paśniki. Prawda, to jest ruina, ale generalnie paśniki zwykle znajdują się blisko dróg leśnych, tak żeby leśniczy czy ktoś, kto się opiekuje takimi paśnikami, mógł bez problemu dowieźć słomę, coś co w tym paśniku się znajduje dla zwierząt. Więc tutaj ten paśnik też się znajduje nieopodal drogi. No paśnik ruina, ale znaleźliśmy, więc cel został osiągnięty. Każdy pretekst wyjścia do lasu to jest dobry pretekst. My sobie tym razem postanowiliśmy, że znajdziemy paśnik, znaleźliśmy ruiny. Równa się paśnik dla nas.
powdychaliśmy trochę świeżego powietrza, a to jest dla nas najważniejsze, żeby spędzać mile i przyjemnie, miło i przyjemnie czas w lesie. Dziękujemy za oglądanie naszych odcinków. Zachęcamy do jeszcze dalszego oglądania. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa!